dowiedzieliśmy się, że w Hucie ma właśnie powstać zakładowy dom kultury Huty Lenina i w związku z tym istnieje szansa, żeby tam nas skierować i że tam właśnie możemy otrzymać pracę. I faktycznie udaliśmy się do sekretarza Rady Kombinatu. No i oczywiście on z otwartymi ramionami przyjął nas, bardzo się ucieszył, powiedział: spadliście nam z nieba po prostu, jako że w tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia zakładowego domu kultury, no i wy będziecie tymi osobami, które niejako zapoczątkują zręby owej placówki. Jak już powstał dom kultury, żeby właśnie jak najwięcej tworzyć różnych form, jak najwięcej organizować spotkań z różnymi ludźmi kultury, żeby po prostu no, szerzyć tą kulturę, krzewić i zaszczepiać w tym napływowym elemencie, że tak powiem, żeby po prostu oni mieli coraz lepsze samopoczucie i żeby po prostu uzyskiwali, mieli poczucie własnej wartości i uzyskiwali właśnie jakieś takie przekonanie, że oni również liczą się, że dla nich się organizuje różne bardzo niekiedy ambitne imprezy i że właśnie w ten sposób się ich docenia i wierzy, że oni z czasem, prawda, będą na takim poziomie, kiedy będzie można uznać, że jest to już środowisko godne po prostu miejskiego środowiska, który stanowi o swoim statusie i swojej inteligencji i właściwie wartości. Spotkałem przypadkowo pana Staszka Florka, z którym znaliśmy się jeszcze w okresie szkoły średniej. No i Staszek był zastępcą czy kierownikiem Domu Kultury Huty Lenina i po prostu mnie tam ściągnął po to, żeby organizować jakieś tam zespoły muzyczne. Niestety zawsze były takie antagonizmy między środowiskiem krakowskim a nowochódzkim. Przecież nie ukrywajmy, że te kalumnie się sypały zawsze na nowochucian, dlatego że to plebs, że zbieranina, że szumowina, że często przestępcy, że kryminaliści. Istotnie i byli i tacy ludzie, ale naprawdę szybko poddawali się transformacji społecznej i zawodowej. Także po prostu rośli na gruncie właśnie tym, który wymagał, że tak powiem, no, wkładu pracy i tworzenia właśnie takich warunków, żeby się czuli ci ludzie właśnie coraz bardziej w pełni, że tak powiem, godni mieszkańców Nowej Huty. W Domu Kultury było bardzo dużo imprez, uroczystości, chociażby dla hutników. To wtedy zupełnie inaczej wyglądało życie w Nowej Hucie, które było podyktowane jednak pod pracownika, pod robotnika, pod tego, który z hutą był związany. A przez to ten Dom Kultury, jak w nazwie nazwa wskazywała, Zakładowy Dom Kultury Huty imienia Lenina, no to wiadomo, spełniał te swoje prawa i wymogi. Tu było bardzo dużo zespołów, gdzie przychodziły dzieci właśnie pracowników huty. No i związane z tym różne okoliczności, czy Dzień Kobiet, czy Dzień Dziecka. Czyniono mnie od razu, że tak powiem, w punkcie wyjścia, że tak powiem, jeżeli chodzi o działalność. Stałem się od razu kierownikiem artystycznym, no i głównie zajmowałem się tworzeniem różnych zespołów. I tak jak wcześniej wspomniałem, właśnie głównie poprzez publikację, prawda, prasową i radiową. Także
ludzie się bardzo chętnie i szybko zgłaszali, no bo właściwie chcieli też, że tak powiem, korzystać z tej oferty, z tych propozycji, bo były to rzeczywiście propozycje bardzo kuszące, bo ludzie lubią występować, lubią się popisywać, nie tylko dzieci, ale dorośli również, a zwłaszcza młodzież, prawda? I w związku z tym naprawdę ten rozkwit i rozwój tych zespołów i klas instrumentalnych następował no wręcz niesłychanie, że tak powiem, szybko i było bardzo dużo różnych zespołów i o różnych, że tak powiem, kategoriach. No koncertowaliśmy przeważnie w hucie, jeżeli chodzi o hutę, to w szkołach, właśnie w tej sali na osiedlu Górali, na zabawach w ośrodku kultury, w domu pieśni tańca tak zwanego, we Wiolince w środy były zabawy, na różnych imprezach okazjonalnych, czyli na wolnym powietrzu, nad zalewem, tam jest scena, była taka dość duża zbudowana, która dzisiaj już niestety tam po niej tylko szkielet został i często tam. Myśmy bazowali na standardach amerykańskich, dość popularnych w ten czas w Polsce, z różnych filmów, z różnych audycji radiowych. Z płyt i tak dalej. Więc raz żeśmy bazowali, nasz program bazował właśnie na standardach amerykańskich. Oczywiście mieliśmy programy też tam, kilka radzieckich takich piosenek. Obowiązkowo, może tak. Utwory bez nut, tak. To generalnie było osłuchanie. Nuty właściwie były niedostępne w żaden sposób, bo można było tylko posłuchać tego, co jest w radiu. A posłuchać jeszcze w radiu w nieco skomplikowany sposób, bo Radio Luksemburg pracowała między innymi na falach średnich, które to fale z powodu dystansu odległościowego zanikały. I tak było słychać trochę muzyki, później muzyka zanikała, później się pojawiała i myśmy się w to wsłuchiwali. Później pojawiły się nie płyty, nie long playe, bo to były już rarytasy. Jak się to w komisie pojawiło, to było drogie i rzadko. Natomiast na ulicy Grodzkiej była firma, która produkowała pocztówki nagraniowe. Pocztówki były bardzo ładne i na tych pocztówkach były nagrania już właśnie te, które były na topie. Więc na tą Grodzką jeździło się, kupowało się takie nagrania, słuchało się nocami, żeby osłuchać się i to był taki rozpis na muzyczny, prawda, dla nas. Raczej tekst opracowywaliśmy do utworów Beatlesów, do tych, które żeśmy słyszeli. Czyli pisaliśmy do tych utworów tekst, żeby to jakoś tutaj już przybliżyć z polskim tekstem i staraliśmy się, żeby to tak samo mniej więcej brzmiało i sylabowo, i fonetycznie, żeby to jednakowo było podobne do oryginału. Z tym, że staraliśmy się jak najbardziej to zbliżyć do tego oryginału. Chłopcy się cieszyli, że dziewczynom się teksty podobały. Dziewczynom się podobały teksty i były w siódmym niebie, jak mogły posłuchać chłopców i jeszcze tekstów, prawda? W tych czasach trzeba było sprzęt zrobić samemu. Sprzęt kupowany był właściwie poza zasięgiem amatora. Jedyną gitarą była gitara Jolana, budowana w Czechosłowacji, ale ją było bardzo trudno uzyskać. Niektóre zespoły tą gitarę kupowały. Mam tu przykład gitary zrobionej amatorsko przez kolegę. Ona w tej chwili została mi wypożyczona. To jest bardzo piękny przykład gitary zrobionej amatorsko, elektrycznej gitary, która została zrobiona w sposób następujący. Z grubej sosnowej deski została wycięta gitara, potem samodzielnie zrobiono gryf do tej gitary, wkręcono tutaj maszynki do strun, no i nawinięto trzy przetworniki, które zamieniały
drgania struny na prąd elektryczny wzmacniany przez wzmacniacz. Ciekawostką jest to, że te trzy pudełeczka, w których są te, to pudełeczka z lekarstwa typu Akron, które służyło na od bólu gardła, a pozostałe gałeczki już były z jakichś radioodbiorników. Całość działała, grała, a co do, na dodatek miała jeszcze tutaj specjalny uchwyt, który powodował, że można było przestrajać i dostawać efekt gitary hawajskiej poprzez napinanie wszystkich stron za pomocą takiej tutaj dźwigni. Po różnych świetlicach również istniały te zespoły, jak były jakieś, czy klubach, ale głównie w Domu Kultury ze względu na to, że były instrumenty, to jest bardzo istotny warunek, przecież nie były te instrumenty ani tanie, ani łatwo, że tak powiem, zdobywalne, bo czasami jak trzeba było perkusję kupić, to trzeba było zamówić, czekać, aż wyprodukują. Tak, nie były, tak, rynek nie był nasycony instrumentami, było szalenie trudno o instrumenty i były relatywnie drogie też. Także, a Dom Kultury finansował, udostępniał, zapewniał wszystkim, którzy się zgłaszali, więc chętnie właśnie korzystali z tej oferty. Placówka była zakładową, kombinat dawał pieniądze. Przyznam, że bez ograniczeń mogły funkcjonować duże zespoły, zespół pieśni i tańca Nowa Huta. Przecież ten zespół ubrany do dzisiaj występuje w strojach, które były kupowane 60 lat temu. To był rok 62. Lata 60. praktycznie i to, co było wtedy na fali, no był wtedy taki boom. Beatlesi, Rolling Stonesi, no i mój umiłowany zespół The Shadows gitarowy. To były lata 62, 63. To było takie zetknięcie, no i oczywiście Radio Luksemburg, bo to było jedyne źródło, gdzie było słychać to, co się dzieje w Europie, w muzyce i w ogóle na świecie. To był taki katechizm muzyczny. Z polskich stacji powiedziałbym, że ewenementem było Radio Harcerskie, czyli rozgłośnia harcerska, która powstała zresztą na bazie rozgłośni radiowej i stacji radiowej Polskiego Związku Harcerskiego ZHP w Warszawie. I ta stacja rozpoczęła nadawanie w marcu 57 roku audycji radiowych, muzycznych również, mniej więcej 2 godziny dziennie, których słuchaliśmy na falach krótkich w paśmie 40 metrów, no z zapartym tchem, gdyż tam znajdowaliśmy tą muzykę, która nas interesowała. Drugą taką stacją było Radio Luksemburg, które nadawało na falach średnich. Była to stacja komercyjna, dużej mocy, dobrze słyszalna w Polsce i mająca właśnie taki profil młodzieżowy, nadająca dużo muzyki młodzieżowej, dużo różnych ciekawostek z tego czasu. No i trzecia stacja, o której warto wiedzieć i która odegrała olbrzymią rolę, to była stacja Willisa Canovera, czyli Voice of America. Willis Canover nadawał Jazz Hour, czyli godzinę jazzu w języku polskim lub w języku angielskim, wtedy w języku angielskim wyłącznie. I tą stację również na falach krótkich można było odebrać. Szukaliśmy jakiegoś loku, niestety w Krakowie ciężko było cokolwiek. Domy kultury z definicji nam nie odpowiadały, ta muzyka była głośna. Znaleźliśmy pomieszczenie w Krakowie przy ulicy Reymonta, chyba 5. Były tam akademiki, są do dzisiaj. Znaleźliśmy pomieszczenie, tam zarząd, że tak powiem, studencki się zgodził, żeby wynająć nam pomieszczenie za darmo. Koło Pryszniców, Damsko-Męskich. Podziemia inaczej. Podziemia. Z tego względu, że muzykę, którą zamierzaliśmy grać, no, była dosyć ostra i głośna. No i tam znaleźliśmy pierwsze pomieszczenie.
pewnym momencie, nie wiem dlaczego, ale chyba chodziło o pomieszczenie. Żeśmy się zdecydowali, że skoro mieszkamy w hucie, kolegom z Myślenic było obojętne. Basista akurat niby z Myślenic, ale pracował w Krakowie. Pracował w Krakowie, żeśmy stwierdzili właściwie w Nowej Hucie. Stwierdziliśmy, że trzeba coś poszukać w Nowej Hucie. No i usłyszeliśmy, że jest właśnie słynny klub Fama na osiedlu Willowym 26, tak? No, coś tam. Mniejsza o numer. Zawitaliśmy tam, zagaliśmy, zostaliśmy wpuszczeni. Zaoferował nam fajne pomieszczenie, oczywiście też w podziemiach klubu, zamykane. Ale oczywiście nie całkiem za darmo. Nie całkiem za darmo, z tego względu, że musieliśmy obgrywać ich imprezy. Tak, nawet sobie przypominam, że było zebranie jakichś kombatantów i to dość duże zebranie na dużej sali, za stołami babcie i dziadki, no ale nie protestowali. Może nie słyszeli. Nie, no słyszeli. Słyszeli. Jeszcze może wspomnimy, że przeciekały do nas, właśnie do klubu Famy, ludzie przywożyli różne filmy wideo z zachodu, między innymi koncerty. O, Judas tu jest. Tak, tak, tak. Kopiowaliśmy. No, w ten czas nie było to zabronione. Cała Polska to robiła. I po prostu żeśmy słuchali, już mogliśmy zobaczyć, jak oni grają, jak brzmią, jak to było mniej więcej zagrane. No, próbowaliśmy uczyć się też od nich. Na tych kapelach robiliśmy warsztat, żeby później grać już jakieś swoje rzeczy. Szukaliśmy menadżera i właśnie znaleźliśmy człowieka, który też współpracował z klubem studenckim Fama na osiedlu Willowym. Też mieszka w hucie. No i po prostu kapela go zaakceptowała, on nas też, zresztą on nie lubił heavy metalu. W ogóle nie lubił go słuchać, a później go pokochał. No i z tego względu był bardzo operatywny. Załatwił nam sponsora, który zapłacił za sesję nagraniową w Poznaniu. Jako ciekawostkę dodam, że jedna godzina w studiu Polskiego Radia Giełda, to się nazywa Poznań Giełda. Studio Giełda, w tej chwili zostało wykupione, że jest w rękach prywatnych, kosztowało 8 tysięcy złotych, czyli dwie pensje uczestnego Polaka. Jedna godzina nagraniowa, my tam byliśmy przez tydzień. Także ktoś musiał za to zapłacić, w tym wypadku sponsor, jedna z pierwszych spółek ZOO. Były próby wciągnięcia nas do ZMS-u. Mieliśmy jechać wtedy bodajże gdzieś za granicę w trasę. No i przyszedł taki gość i... Smutny. I, no nie był smutny. I po prostu, no tu już... oczywiście panowie, trasa jest klepnięta, tu wszystko to. Tylko panowie, podpiszcie takie tu te oświadczenia. Ja to wziąłem do ręki i czytam. A to jest deklaracja wstąpienia do ZMS-u. Dziękujemy, nie skorzystamy, nie pojechaliśmy. Byliśmy młodzi, nie utożsamialiśmy się wówczas ani z partią, ani z tym reżimem. No i nadal się nie utożsamiamy z kilkoma partiami obecnymi. W ten czas istniała cenzura. Każda wypowiedź w radiu, czy w telewizji, czy jakieś wywiady w gazetach, czy nawet słowa musiały przejść przez cenzora. Trzeba było mieć pieczątkę, inaczej nie można było tego publikować lub publicznie odtwarzać. Teraz jest troszkę inaczej, załatwia się to gwizdem, jest po sprawie. No ja wiem dlaczego, rosną troszkę minę, już nie tylko czarne nie. A ja pamiętam pierwsze miejsce do prób, jeździliśmy do kolegi pod Nową Hutę do niewykończonego domu, maluchem w czterech, z bębnami i ze wszystkim całym sprzętem i tam siedzieliśmy dwa dni przeważnie. Sprzęt był, no, różnego typu, na przykład bębny były kupione od jakiegoś pana, który grał po weselach i miał jakieś tam naciągi z kozy, dziwne, nietypowe rozmiary tych bębnów.
Nie było na przykład podstawki pod hi-hat, więc talerz był na kij od miotły włożony w wiadro z piaskiem. Takie historie, nie? To było bardzo... Eltrony. Tak, później były piwnice. Później sobie pociąg wystrugał gitarę pierwszą. Kolec z fali uderzeniowej udostępnili piwnicę, która była fajnie... Za droną opłaconą. Raz w tygodniu. My graliśmy w piwnicy, bo my byliśmy z jednego bloku, że znowu to powtórzę. Mieliśmy piwnicę, to była twoja. Tak, tak. Uczyć nas nigdy nie chciano, w żadnej szkole, w żadnym MDK-u. Znaleźliśmy sobie MDK w Skotnikach, za Krakowem przed Skawiną, gdzie później zaprosiliśmy do Sex Pasztec, żeby przyjechali i zagrali na normalnym sprzęcie. Znaczy, chcieliście się grać nauczyć, żebym wam pokazali. Więc jak grali po domach, to my graliśmy jednak w klubie, gdzie tam pani kierowniczka o 16 kończyła pracę, szła do domu, szliśmy do niej po klucze od klubu, otwieraliśmy sobie jej wolna amerykanka, także... Pierwsze koncerty tam się odbywały bez nikogo wiedzy, tak? Zapraszaliśmy sobie znajomych. No później jak się już trochę rozniosło, to powiem szczerze, no ta wiejska publiczność nas troszkę tam ścigała za wygląd, bo to jednak taka wieś była, która... Nie zintegrowaliście się. Właśnie nie mogliśmy się jakoś przebić, gdzieś tam nam wokalistę Szyszkę obili kiedyś strasznie. Pan rok był wyrażeniem jakiegoś... uderzeniem w stół pięścią, jakby, że dosyć, prawda? I te teksty wszystkie, i ta ostra muzyka, i ten taniec pogo, i w ogóle, i nawet wygląd, cała ta otoczka, jakoś właśnie jest taką niezgodą na zastaną sytuację życiową. Kombinacie trochę piosenek, które tam w ogóle nie... O Nowej Hucie mieliśmy piosenkę, jaka jest chujowa. I szara. I szara, i kurwa, tylko... Ja wam powiem, że wtedy my jako zespół trochę czytaliśmy wtedy poezji, bo my i bursy teksty śpiewaliśmy, więc bardziej rozwijaliśmy się poza szkołą oczywiście, gdzie tam nakazano nam czytać jakieś inne wiersze. Sami żeśmy czytali wiersze, które nas bardziej interesowały, tak? I przerabialiśmy te teksty bursy na przykład na muzykę punkową, tak? Wtedy. Wszyscy rano biegną tam z prędkością światła, nie zważając na nic. Zająć swoje stanowisko i kaganiec szczelnie zapiąć. Z młotkiem w ręku nie podskakuj, czekaj na swą śmierć od swojego kombinatu. Polska robotnicza, Polska katolicka, Polska nowoczesna i socjalistyczna. Sedzak to była chyba jedyna impreza, na którą wiem, że były wydzielone dni. Dni punkowe, dni heavy metalowe, dni jakieś tam bluesowe, nowofalowe. I gdzie można było zagrać tak naprawdę na scenie, na której nigdy nie mieli... Mieliśmy wcześniej możliwości na trzy numery trzeba było pracować, dać pani kierownik teksty do przeczytania. Napisane na maszynie. Napisane na maszynie, dokładnie. No i wtedy można było wyjść przez szerszą publiczność. Wszystkich brali bez przesłuchań tylko. Bez przesłuchań, tylko trzy numery można było zagrać. Tylko trzy numery trzeba było zagrać. Jak ktoś poza tą ramę wyszedł, to jednak pani kierownik Hebelek, bunt publiczności, chwila ciszy, następny zespół. Kiedyś w Domu Kultury próbowaliśmy znaleźć sobie takie miejsce. Przywieźliśmy swój sprzęt, no i na drugim piętrze tam pani nam wynajęła salę dyrektor. No ale jak zaczęliśmy stroić gitary, pół kawałka zagraliśmy, to powiedziała, że nie, dziękuję, ale damy. W drugiej sali obok jest rytmika i ta pani się nie słyszy tam w ogóle. I podziękowali. Tak, to samo było przecież to, cośmy grali na tysiąclecie wrześni. Też było, dlatego była sobota przed dyskoteką, kurwa, fajny termin, bo pani miała tam palet pod spodem, w inne dni je prowadziła, chyba jakoś tak to było. Ale podejście tych ludzi też było takie, że na pewno zniszczymy sprzęt, że na pewno... Ale myśmy tak, sobie nie przywieźli. No, wytargaliśmy go na drugie piętro, no i pół kawałka i podziękowali. Z to domu radnictwo wyrosło i tysiąc dróg do nich na wprost. Piosenka murarska na przyszłość wyrosła i łączy dwa brzegi jak most. Kolega Bilas wynalazł pomieszczenia na walcowni na pętli 22 na ulicy Mrozowej. Na końcu świata. Na końcu świata. I tam założyliśmy naszą pierwszą salkę, w której graliśmy próby, a o tej salce to myślę, że więcej może powiedzieć Guzik, ponieważ Guzik tu zawsze wykonuje wszelkie prace remontowe. Salka jak salka, obita jajkami po prostu. I w pewnym okresie czasu, kiedy my tam zaczynaliśmy, no to był bardzo długi korytarz, pamiętam, masa drzwi. I tam my i ktoś jeszcze, pamiętam, grał. Natomiast po upływie chyba paru lat
każdych tych drzwiach grał jakiś zespół, który jeszcze podnajmował innym zespołom, także tam było po prostu zagłębie muzyczne. Okazało się, że na walcowni bez pomocy nikogo, bez pomocy żadnych instytucji kulturalnych, nikt w to nie ingerował, powstał całkiem sprawnie działający alternatywny dom kultury, w którym grało wiele zespołów i któregoś dnia pan przyszedł ham, że zamykamy interes, nie, że on coś zrobi teraz. Dom weselny. Dom weselny i tam jakąś hurtownię, coś tam, bo ci muzycy to wiecznie zalegają z tymi pieniędzmi, że to jest nieopłacalne. Nie, że to w ogóle wypierdalać, no, po prostu. Pierwsza płyta była właśnie wynikiem naszego pierwszego wyjazdu do Niemiec. Dostaliśmy od Niemców pieniądze na zrobienie nakładu. Na produkcję. Na produkcję to gdzieś wziął od matki złoto, jeżeli zastawił pierścionki. Guzik wziął pierścionki od matki, zastawił w Lombardzie. Wzięliśmy za to jakieś, nie wiem, 5 chyba czy 6 stówek, wynajęliśmy jakieś studio pierwsze z brzegu. I tam żeśmy nagrali pierwszą płytę taką, no, którą dzisiaj traktujemy jako demo, ponieważ nie było to, wiesz, jakieś oficjalne wydawnictwo. Niemniej jednak dostaliśmy, tak jak mówię, od Niemców pieniądze na ten nakład. I dzięki temu, może nie tyle, że zaistnieliśmy czy coś, ale zaczęło się to ruszać. No, na zasadzie takiej, że gdzieś tam pojechaliśmy na jakiś wywiad, ktoś się już tym wszystkim, wiesz, zaczął interesować. Szczątkowe ilości sprzętu posiadaliśmy na początku, no i potem, wiesz, no, w miarę rozwoju, no to... Ale chęci, przede wszystkim tak. Chęci były. I... To zaczynasz, część rzeczy może nie tyle dokupujesz, co na przykład ludzie dobrego serca ci dają. Tu na przykład wyniosłeś, nie mam, nie? Bo ostatnio dostaliśmy od naszego kolegi Kaki z pauzy, od właściciela pauzy dostaliśmy po prostu tam taką wiąchę kabli, że one są już niepotrzebne dla was, chłopaki. No. No i tak gromadzisz ten sprzęt, że no, gdzieś tam masz jakieś pieniądze, to coś kupisz, od kogoś coś dostaniesz, no i tak po prostu. Wiesz. Znaczy nie, no, to w sumie tak, każdy kupuje to, na czym gra, prawda? Czy, no, nie załatwialiśmy gitary gitarzystom, bo każdy to tam wnosił swoje, prawda? Kapela Nowochódzka nas tutaj sprowadziła. Po jednym z koncertów w łaźni graliśmy to z Jarkiem Śmietaną i z Wojtkiem Karolakiem. Graliśmy taki koncert i po tym koncercie przed Bartek Szydłowski mówi, że on tutaj ma taki pomysł, że jest taki poemat dla dorosłych Adama Warzyka i że można by z tego zrobić operę nowochódzką i czy nie zainteresowalibyśmy się tym tematem. Po tym koncercie wklepałem w wujka gogle poemat dla dorosłych Adam Warzyk, przeczytałem ten poemat i okazało się, że są w nim zawarte obrazy, które można dowolnie wycinać, te obrazy, i z tych obrazów powstaje jeszcze inna, nowa wartość. No i okazało się, że poemat dla dorosłych jest świetny i no nic, tylko po prostu brać się i malować dźwiękiem. No i tak poprosiłem Bartka, czy byłby w stanie nam tutaj dać jakieś jedno pomieszczenie, w którym moglibyśmy postawić komputer, no i zacząć pracę nad operą nowochódzką. I to było tamto pomieszczenie. Przepraszam, że tak palcem. To było tamto, gdzie się tam świeci. Światełko w tunelu tam, gdzie się świeci. Patrząc na te teksty Warzyka i patrząc na upływ tego czasu, kiedy on to napisała, co jest teraz, to tak naprawdę dużo się nie zmieniło, prawda? Z mentalnością ludzi po prostu i tym, że no dalej jest źle w tej dzielnicy, prawda? Idzie lepsze, jest, może nie tak, że się, może nie do końca się nic nie zmieniło, ale wiele jeszcze pozostało do zrobienia, zanim powstało Buche. Mieliśmy epizod z jednym z domów kultury, w którym graliśmy próby, więc słuchajcie, to wygląda to tak. Przychodzisz, załóżmy, na godzinę 15 i masz salę prób do godziny 17. A jak ci na przykład o 16.45 dopiero fajnie zaczyna iść i wszyscy łapią groove, tam klimat i zaczyna się składać kawałek, o godzinie 17 niestety musisz skończyć próbę, bo wchodzi ktoś następny, więc to ma się nijak jakby do robienia sztuki. Poza tym w domu kultury nie można było pić alkoholu, palić papierosów i robić tego wszystkiego, o co chodzi w rock'n'rollu. To był dom kultury. Więc to był dom kultury i jakby zostaliśmy
relegowani z tego domu kultury. Ja gdzieś jeszcze do niedawna miałem pamiątkowe pismo, w którym pani dyrektor napisała, że to jest skandal, że tam wódka i że głośno i że tam wszystkie rzeczy i kazali nam po prostu natychmiast, ze skutkiem natychmiastowym opuścić w ogóle ten dom kultury. I po tym doświadczeniu zniechęciłem się do tych domów kultury i stwierdziłem, że no trzeba po prostu być niezależnym i... Trzeba być niezależnym hamem i po prostu, wiesz, robić to wszystko samemu, no bo z domami kultury właśnie tak jest, że tam zawsze jest ktoś, kto jest mądrzejszy od ciebie, któremu się być może wydaje, że jest mądrzejszy od ciebie i chce cię prowadzić zupełnie innymi torami, inną drogą niż ty chcesz iść. No dlatego jesteśmy zespołem alternatywnym i tak to zostanie, więc domy kultury nigdy nas nie interesowały. Zawsze staraliśmy sobie zrobić sami miejsce takie, w którym będziemy mogli grać próby, nagrywać. Chodzi o komfort psychiczny. Chodzi o komfort psychiczny, że po prostu nikt ci nie przychodzi, nie pokazuje na zegarek. Excuse me, ale tu niestety. Albo na przykład. Albo że za głośno gracie, albo nie wolno pić wódki, w ogóle wiesz. No. Niekoniecznie. Dawniej było mało takich ludzi, którzy chodzili w szerokich spodniach. Jak się kogoś zobaczyło, ja pamiętam w średniej szkole, jak zobaczyłem, że na przykład chłopak z innej klasy chodzi w szerokich spodniach i w bluzie z kapturem, to zaraz na następnej przerwie, cześć, skąd jesteś, słuchasz muzyki, może wymienimy się kasetami, a może nagrywasz też i takich znajomości było bardzo dużo. Właśnie przez muzykę wtedy. Pierwsza litera, jak sobie wytatuowałem, to było NH, nie? Hip-hop zawsze wiązał się i tożsamość pochodzenia, nie? Ta dzielnica była specyficzna i ja nie wiem, czy to tak jakby ten wysoki Kraków kulturalny tego nie zrobił, bo ja pamiętam, że jak jeździłem gdzieś, na przykład, skąd jesteś, mówię, z Krakowa, bo ktoś ze mną z Krakowa, to mówię, nie, z Nowej Huty, ale jest, nie? Koło Krakowa. No ciężko, z miejscem jest ciężko. My kiedyś sobie tutaj w świecie sami próbowaliśmy zorganizować miejsce, ale... Czynsz był wysoki. Czynsz był wysoki. No i było, rzeczywiście żaden dom kultury, ani nawet żaden polityk. Słuchajcie, ale było ciężko. Nic się nie działo tak naprawdę do momentu, gdy nie było boomu na hip-hop i kiedy osoby starsze nie usłyszały, że coś takiego istnieje. I to był wtedy, nie wiem, który to był, 2000 właśnie, 2001 jakoś chyba był taki nagle strzał, może później. Patrzy, no tak. No. I to był wtedy taki moment, że kurczę, hip-hop pojawił się w mediach i nagle zróbmy coś z tym, może hip-hopowcy zagrają gdzieś tam na koncercie, a może dajmy, jak oni robią hip-hop, no teraz jest popularny, dajmy im może jakieś miejsce do działania. Wcześniej nie było tak czegoś takiego. Kto chciał, to robił hip-hop i komu zależało, to wpakowali się do gościa, do kogoś, do pokoju, siedziało tam 15 ludzi na nagrywkach, palili lolki, nie wiem, pili browary i nagrywali rap. I to było autentyczne. Ja mówię to ze strony nagrywania rapu, jak ja to widziałem, postrzegam i tak na pewno było wszystkim. Jak nie było alternatywy studia, podobnie było w Stanach, też najlepsi nawet czekali na to studio, gdzie dopóki on nie był tam skomercjalizowany, nie? I to samo było, dokładnie jest przekład u nas w Hucie, podejrzewam wszędzie w Polsce, nie? No to 2004 był świt festiwal i to rzeczywiście wtedy nam się udało zorganizować taki olbrzymi koncert hip-hopowy tutaj, bo tu było chyba 8 składów, wtedy grało naraz tam, na zdjęciach to jest zamieszczone. W środku, bo deszcz zaczął padać i mieliśmy nagłośnienie 3000 wad na stronę i to grało tutaj przy Wyspie Skarbów, takie nagłośnienie. To było legalne, a po świt festiwalu nas już, no to jakby, wiadomo, no nie było wśród nas żadnego animatora, ani nikogo takiego, kto się zna na pisaniu jakichś projektów, na jakiejś księgowości czy czymś takim. Wszystko mieliśmy po swojemu i nikt nie prowadził tak naprawdę żadnej ewidencji, oprócz tego, że wszystko było wynajęte na moje nazwisko, na osobę prywatną. No i tak to wyglądało, no i później się musiało skończyć, no bo jakby nie bardzo kogokolwiek interesowało, wiadomo, było dużo różnych radnych dookoła, którzy jakby tam fajne postulaty zawsze mieli, ale dla nich byliśmy trochę konkurencją, bo jednak czasami zrobiliśmy coś takiego, pod czym by się radny na przykład nie do końca podpisał i to niekoniecznie było rozwalenie kiosku ruchu czy coś takiego, tylko na przykład ktoś no robiliśmy po swojemu, prawda? I to już nie jest takie fajne, bo tam jednym się podoba, innym się na przykład nie podoba.
Poza tym fajnie jest, no to radni nas nie chcieli za bardzo, a nawet jak nas chcieli, to już nas zaraz nie chcieli. To są ludzie, których łączy rap. Nie zawsze to są zażyły jakieś pomiędzy ludźmi. Nie wszyscy się kochają, nie wszyscy muszą się lubić, muszą się szanować. To jest najważniejsze, bo się wszyscy szanujemy. Ale ja przynajmniej tak to odbieram. No i to jest to. No. Projekt po prostu różnych siebie osobowości. To znaczy powstał z tego względu, że każdy był z różnego osiedla i nie można utożsamiać się, że ja na przykład mieszkam na Piastów, czy tam mieszkałem, teraz mieszkam na Strusia, a rap robiłem na Starej Hucie, rap robiłem na Dywizjonu, na drugiego pułku, rap robiłem kurczę na Kolorowym, no wszędzie. Więc nie mogę utożsamić tego mojego rapu tylko z jednym blokiem albo z jednym osiedlem. Dlatego też projekt różnych osiedli i dlatego to wszystko. Wiem ten temat. Każdy człowiek potrzebuje chyba jakiś nie wiem, wytwórczych takich zachowań. To nie jest ważne, czy piszesz wiersze, czy brzdąkasz na gitarze, czy nie wiem, czy oglądasz obrazy muzeum, czy idziesz w góry pooglądać przyrodę, nie? To musi być jakaś taka kontemplacja. To jest chyba naturalne w każdym, nie? Bez względu na to, czy jesteś bogaty i mieszkasz na Woli Ustowskiej, czy żyjesz w Nowochódzkiej Biedzie, nie? Nad Wisłą szeroką murarzy rozkwaszył się śpiew i płynie piosenka murarska wysoko i płynie przez noce i dnie. O nowej to chucie piosenka, o nowej to chucie melodia. A taka jest prosta, a taka jest piękna i taka najmilsza z melodii. O nowej to chucie piosenka, o nowej to chucie są słowa. I taka jest prosta, i taka jest piękna i nowa. Prosta